Zapraszamy do obejrzenia... Zapraszamy do obejrzenia relacji z... Mistrzostw Polski. Fitness i kulturystyki. Zapraszamy do obejrzenia relacji z... Mistrzostw Polski, kulturystyki i fitness. Siemano, jedziemy właśnie na Mistrzostwa Polski. Dzisiaj jako pasażer. Będziemy, mam nadzieję, walczyć. Przyjedziemy wcześniej. Wszystko zrobimy tak, jak powinno być. No i damy z siebie 100%. Jest ze mną Pawełek, wicemistrz Śląska. Udało mu się do 70. Bardzo dobrze zasłużył na to. Był cały czas drugi w punktacji. Docięcie było bardzo dobre. No, teraz trzeba ten sukces powtórzyć albo jeszcze lepsze miejsce zająć. Tak jest, natnij łapę, pokaż mi, jaka sucha już jest. Tak jest, pięknie. No, więc myślę, że nastrój jest dobry, humory nam dopisują. Jesteśmy już na miejscu, zaraz idziemy na weryfikację, zobaczymy, ile zawodników jest. Zobaczymy. Witamy. Tak więc idziemy działać. Kolejka do weryfikacji. Olim Zabrze, panowie, jak formy? Dobrze, dobrze. Na razie małymi kroczkami do celu. Udało się zrobić wagę. Także zobaczymy teraz, jak pomierzą. Krzysiek, jak? Myślę, że będzie dobrze. No musi być. Tak na Śląska, nie? Na pewno. Ale trochę jeszcze czekania przed nami. No jak mówię, kilka słów dla fanów. Trzymajcie kciuki, na niedzielę po południu wychodzę. Forma widać jest, no. Kurde, to jest ta gęstość. Powodzenia. Nie dziękuję. Smarujemy się. Trochę inaczej niż przed Mistrzostwami Śląska. Nie wałkiem, bo się wałek słabo sprawdzał. Kupiłem sobie taką gąbeczkę u pana Piotrka, Roberta Piotrkowicza. I bardzo fajnie się nakłada. Widać różnicę chyba w nodze. Ta nie malowana, ta malowana. Dopiero pierwsza warstwa. Dołożymy kolejne następne. I tyle. Dzisiaj dwie warstwy, jutro jeszcze domalujemy. Dojedziemy wcześniej, bez spinki. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? Na weryfikacji trochę mnie zmierzyli za nisko. Musiałem pójść, chwytać się drabinek i naciągać. Mój brakło dosłownie 2 mm, żeby wejść do mojej kategorii. Gdybym wiedział, to bym po prostu nic nie jadł rano i bym wszedł jeszcze w tego niższego klasyka do 175. No ale cóż, będziemy walczyć w 180, tak jak miało być, więc no, kciuku nie będziecie trzymać, bo materiał będzie już po zawodach, ale myślę, że telepatycznie jakoś się połączymy. Smarujemy dalej. Znajdujemy się na zapleczu. Widać dużo ludzi. Impreza się zaczyna dopiero. Jimmy posmarowany. Tu już się pompują chłopaki. U sklepy zawodnika natryski. Którzy odpoczywają. Napnij nogi. Nie napinam teraz. Tu my się tylko nie smarować nie będziemy, bo od tego dziewczyny. Jak tam chłopaki? Śpią. No nic
jakieś takie... Tak, bo ja w ogóle lepsza mam takie, wiesz, od razu się prążkuję. Cześć! Które masz tam? Złożyć Pauli? Nie mam. Cześć, kulewno. Cześć. Właśnie wychodzi moja kategoria, wykazał ten numer 34. Jest, się znalazł, jestem 37. 35. Ktoś na ulubiony, nasmarowany. 7, 9. 8 i 39. Dobrze. 39 wchodzi? 39. Wchodzi 39? Więc jest dobrze. 39. Pompka była. 39 nie wchodzi, tak? Plecy jeszcze, plecy. 39. Agresywna masa. Nie. Z numerem 37 Michał Żonu. Z numerem 38 Szymon Karenus, Eurogym Jaworzno. Biceps. Trzymaj! Dziękuję. Klatka piersiowa bokiem. Proste plecy. Tak, bark do tyłu. Dziękuję, tyłem. Bicepsy. Dwójka, łydka. Poślady, Michał. Szeroko, szeroko, barki na dół. Dziękuję i przodem. 37! Mocno wypuść! Całe wypuść! Dziękuję, proszę na swoje miejsce po prawej stronie sceny. Przed nami cała szesnastka kulturystyki dla słusznej mężczyzn do 180 cm. Ostatni widoka na zawodników. Dziękuję bardzo, w prawo wzrok, schodzimy ze sceny. Dziękuję bardzo. Okazało się, że mamy finał. Mistrzostwa Polskie jest finał, szósta. Jest jeden problem, bo nie mam układu dowolnego wymyślonego, więc... Będziemy działać na spontanie. Przynajmniej nie wierzyłem w ten finał, dlatego też no, ten układ jest taki, jaki jest. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale jest finał. Agresywna masa TV. Dziękuję, najczęstsze w biegu. Mocno nogi! Sędziów Jasiu! Tak jest. Dziękuję. Klatka piersiowa boki. Tak jak wczoraj żądło. Mocniej dupa. Dziękuję. Tyłem. Bicepsy. Nogi żądło mocniej. Dogrywka. Głośno muzykę poproszę. Czekała, od niej zaczynam, chociaż wcześniej się napiłem Coca-Coli, ale ludzie, tak to jest teraz dobre. Przepraszam, ciężko dzisiaj mówi, ale masakra. Już po wszystkim czekam na dekorację. Szóstka jest, nie myślałem o tym, coś wspaniałego. Zwłaszcza po tej Śląska, pokazałem, że to był faktycznie wypadek przy pracy z tym siódmym miejscem. Teraz się naoliwiłem, napompowałem, jest szóstka na Polski. Masakra, w głowie mi się to nie mieści. Pozdrawiam. Miejsce szóste zajął zawodnik z numerem
38. Szymon Karelus Eurogym Jaworzno. Miejsce piąte zajął zawodnik z numerem 39. Piotr Gontarz, Olimp Zabrze. Miejsce czwarte zajął zawodnik z numerem 37. Michał Żądło, Olimp Zabrze. Dobra, teraz już mogę na spokojnie coś powiedzieć. Jestem niesamowicie zadowolony z czwartego miejsca, zwłaszcza, że na Śląska byłem siódmy, nie spodziewałem się tego. Masakra, to mogę powiedzieć. Co teraz będę robił? Będę jadł słodycze, chipsy, hamburger, chociaż już zjadłem trochę, napiłem się i mam pełen brzucha, ale myślę, że dużo jeszcze jestem w stanie zrobić. Co tu mamy? Asystentko, pokaż. Mamy tutaj chipsy, maczugi, nie wiem czy pamiętacie jeszcze, ja pamiętam je za czasów dziecięcych. Krem chipsy, ciasteczka Hity, Milky Way, krem czekoladowy, o, to musimy sobie zobaczyć. Monster Munch, cola, musimy zobaczyć to, jak to smakuje, aż sobie nawet teraz otworzę, byłem mega ciekawy, a w sumie mówią ciekawość, to pierwszy stopień do piekła. Jadłem lepsze rzeczy. No, tak więc tyle. Właśnie, komu chciałbym podziękować? Chciałbym podziękować Marcinowi Koselowi, który przez ostatni tydzień bardzo mi pomagał. Co chwilę byliśmy w kontakcie telefonicznym, jeździłem do niego, kontrolował formę, trzymał mnie, naprawdę uspokoił, jak ten tydzień ma wyglądać. Marcin, wielkie dzięki. Chciałbym podziękować też Wojtkowi. Wojtek, dzięki, że byłeś od początku. Dzięki, że też tam walczyliśmy. No i przede wszystkim chciałbym podziękować mojej pięknej dziewczynie, która była ze mną na tych zawodach. Przyjechała dzisiaj, pomagała mi smarować się bronzerem. Genialnie wklepała oliwkę. No i ogólnie za to, że tu była i wspierała mnie. Wiadomo, rodzinie, przyjaciołom też się należą podziękowania. Zawsze byliście przy mnie i pomagaliście. Tak więc podsumowując, jestem mega zadowolony, zwłaszcza, że te Śląska nie poszły tak jak chciałem i udowodniłem, że jestem w stanie zająć lepsze miejsce. No nie spodziewałem się tego czwartego miejsca na Mistrzostwach Polski, było nas 16, wszyscy więksi. Tyle, pozdrawiam, agresywna masa. Pompuje się przed wyjściem. Tak jest. Pompujemy. Wszystko. Zobaczymy o finał. Klata, plecy, barki. Od tego są ciężarki. We'll be right back.
Jest ze mną Marcin Kosel. Dotarł na niedzielę na zawody. Pracowaliśmy przez ten tydzień ostro, co poskutkowało zdobyciem 4. miejsca na Mistrzostwach Polski. Marcinie, spodziewałeś się, że tak pójdzie? No ja spodziewałem się, że będzie lepiej jeszcze troszkę, ale było bardzo dobrze. Elegancko. Zadowolony jestem. No ja się nie spodziewałem, dlatego Marcin, no wielkie dzięki. Bardzo dobry zawodnik, z bardzo dobrą przyszłością. Pracować nad sobą elegancko będzie. Mistrz przyszły. Dzięki, miło mi słyszeć. No dobra, zobaczymy jak to będzie w przyszłości, no będziemy walczyć. Oczywiście, tylko do przodu, nigdy do tyłu, co roku coraz lepiej. Będzie elegancko. Dzięki, Marcin.